Jesteście najlepszą klasą w szkole. Dzieci, wiecie jak się robi amfetaminę? To zaraz się dowiecie. A gdyby ci Marcin kazał z okna skoczyć, skoczyłbyś? Nie. Pizda! Widzisz? Oni się potrafią bawić. A tobie cała szkoła zleci na nauce. A teraz dzieci, niezapowiedziana karkówka. Gardzę wami, kujony. Dzisiaj mieliście mieć gimnastykę na małym korytarzu, ale zamieniłem się z pierwszą D i gracie w gałę! Gdzie te gumę? Pod ławkę klej. A teraz macie wszyscy po piątce, na zachętę. Który chętny do odpowiedzi? Nikt? No to lecimy z lekcyjką. Jak ci się koleżanka tak podoba, macie taki do muzycznej. Dziś, drogie dzieci, zbudujemy coś, co wjebie tę budę w powietrze. Pani pisze szybciej, bo za muła. Okej, okej. A nie, przecież ciebie nie było jak to przerabialiśmy. Nie musisz pisać. Poprawę ile chcesz. Ja to lubię sprawdzać. Ale to dzisiejsza młodzież kumata. Zajebiście kiksy. Nie musisz zmieniać. Kto chce iść z dziennikiem? A, widzę łąkę nóg. Idź wysusz gąbkę. Nie dygaj, przecież cię nie wypierdolisz. Dobrze wiecie, że dla pani dyrektor najważniejsze są wasze oceny z WF-u. Więc zapierdaj. Co ty ślepy? Chujona trafić nie umiesz? Ty, zdolny chłopak jesteś. Weź się jakiegoś taga w klozecie. Powiedz nam, to się śmieszy. To się pośmiejemy razem. Dobra. Dziś, drogie dzieci, nauczymy się odróżniać dobry kolumbijski koks od polskiego taniego ścierwa. Tylna ławka. Make some noise. Nie obchodzi mnie, o co poszło. Ważne, kto zaczął. To może dzisiaj poćwiczymy zapasy. Kto nie wykorzysta wszystkich nieprzygotowań? Frajer. Ej, pierdolony. Odbierz głąbie, może coś ważnego. Zdenerwował cię, dlatego go uderzyłeś. Dobrze, mnie też wkurwia. A tutaj, droga klasa, mężczyźni mają prom. Dzieci nasze. Na ławce ma zostać wszystko, oprócz długopisu. Przy pani? A kiedy zebranie? Za 2 tygodnie. A nie da się szybciej? No, wychodzi ci takie słabe 3, ale masz 4 plus na zachętę. To była przyjemność uczyć pana matematyki. No ja myślę. Wszystkie ucznie mówią elo. Elo. Elegancko. Zajebiste koziołki brachu. No ba! No i co z tego, że jesteśmy w plecy z fizyką? Najważniejsza jest godzina wychowawcza. U nich hokej jest ch**owy. Byłeś rekinem przedmiotów ścisłych w mojej klasie. Gratuluję. Ty też coraz lepiej. Dzięki. Dzwonek jest dla uczniów. Nie dla nauczyciela.